Pragnę serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych dzisiaj w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. 450. rocznica śmierci Jana Tarnowskiego, hetmana wielkiego korennego, niech będzie dla nas okazją do modlitwy serc wdzięcznych o dar Bożego miłosierdzia dla jego duszy. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jubileuszowa modlitwa i refleksja Kościoła nie obejmuje tylko dzieje ujęte ramą 225 lat, nie tylko pasterzy i lud wierny tej ziemi, ale w szczególny sposób sięga do całej milenijnej przeszłości. Wszak dzieje wiary tarnowskiego i podkarpackiego ludu ściśle łączą się korzeniami z wiarą katolicką na polskiej ziemi. Te dzieje noszą w sobie szczególne znamie życia i męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, ojca i patrona ładu moralnego. Te dzieje przypominają świętego Świerada, pierwszego kanonizowanego rodaka, który głosił naszym pradziadom nad Dunajcem zwycięstwo w Chrystusie. Te dzieje przywołują postać świętej Kingi, orędowniczki kultury polskiej, która przeszło 700 lat temu w Starym Sączu założyła klasztor panien klarysek. Przeżywany rok diecezji jubileuszowy jest wymowną okazją do przywoływania postaci świętych, błogosławionych wszystkich, aż po błogosławionego Jana Pawła II. Wieki mówią, a mądrość nakazuje wsłuchiwać się w ich głos. W murach tarnowskiej świątyni katedralnej mówią wieki. I dzisiaj spojrzenie nasze kierują na postać hetmana Jana Tarnowskiego. Wszak mija 450 lat od jego śmierci. Więc tego dnia, jako społeczność naszego miasta, jako spadkobiercy dziedzictwa duchowego, otaczamy ołtarz Chrystusa, zgromadzeni na modlitwie i łamaniu chleba, by odkryć na nowo, że sens jubileuszowej satysfakcji to wdzięczność wobec Boga i ludzi za przeszłość, to gotowość przyjęcia daru i odpowiedzialności za teraźniejszość, to myśl o budowaniu fundamentów przyszłości. 16 maja 1561 roku na dworze w Wiewiórce zmarł hetman Jan Tarnowski. Z relacji nuncjusza Bądziowanniego wiemy, że przy śmierci hetmana był biskup kamieniecki Leonard Słączewski, bawiący w Wiewiórce przejazdem, udawał się właśnie na pogrzeb Jana Mieleckiego, wojewody podolskiego, marszałka wielkiego koronnego, który był synem siostry hetmana Tarnowskiego. Jak skonstatował nuncjusz, z przyczyny śmierci którego i hetman umarł. Jest prawdopodobne, że właśnie wiadomość o zgonie bardzo kochanego siostrzeńca spowodowała kryzys i stała się bezpośrednią przyczyną śmierci schorowanego hetmana. Wiemy także, że w ostatnich chwilach życia towarzyszyli hetmanowi proboszcz kolegiaty tarnowskiej, ksiądz Marcin Łyczko, kapelan ksiądz Jakub i dworzanie. Wiemy, że hetman zmarł o świcie po wysłuchaniu mszy i opatrzony sakramentami. 450 lat później my otaczamy ołtarz usytuowany u stóp jego pomnika nagrobnego. Monumentalny, wysoki na 13 metrów grobowiec hetmana Jana i jego syna Jana Krzysztofa. Skomponowany na schemacie łuku triumfalnego, złączonego z frontonem świątyni greckiej. Dwukondygnacyjny,
ustawiony na cokole. Ma dwie prostokątne nisze na sarkofagi i postacie zmarłych oraz zwieńczenie figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Jan Tarnowski miał go zamówić jeszcze za życia u włoskiego rzeźbiarza Jana Marii Padovano. Jest wykonany z piaskowca pińczowskiego, z barwnych marmurów i alabastru. Zgodnie z duchem odrodzenia, celem pomnika było uwiecznienie doczesnych zasług i chwały zmarłego. Nic zatem dziwnego, że postać hetmana zajmuje tu miejsce centralne, w górnej niszy. Hetman spoczywa w pozie swobodnej, ubrany w zbroję, pogrążony we śnie. Leżący obok hełm i miecz sprawiają wrażenie, jakby były odłożone tylko na chwilę. Flankujące nisze toskańskie kolumny i pilastry podtrzymują fryz z płaskorzeźbą. Przedstawia ona triumfalny pochód po zwycięstwie pod Obertynem 480 lat temu, też jubileusz. Powyżej na tym panonie widnieje herb Leliwa, a stojące po bokach w arkadowych wnękach dwie kobiece postacie wyobrażają cnoty hetmana. Justycja, sprawiedliwość, prudencja, roztropność. Dwie płaskorzeźby umieszczone na poziomie dolnej kondygnacji przypominają dalsze zwycięstwa hetmana. Lewa zdobycie Starodub i prawa bitwa pod Chocimem. Ten hymn pochwalny uzupełniają dwaj skrzydlaci geniusze. To zwycięstwo i chwała. Sprawiedliwość, roztropność, zwycięstwo, chwała utrwalone w pomniku mówią przez wieki. Wieki mówią, a mądrość nakazuje wsłuchiwać się w ich głos. Dzisiaj do nas kierując Chrystusowe jakby scenariusz na pomnik każdego z nas słowa: wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci smak, czymże ją posolić? Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, by widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Gratulując wszystkim, wszystkich powodów do jubileuszowej radości, dzisiaj z serca życzę wszelkiej Bożej łaski, wspomagającej i inspirującej na każdy dzień w duchu chrześcijańskiego zaangażowania. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk swoich, na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. W imieniu organizatorów dzisiejszych uroczystości, pana prezydenta miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały, pana starosty tarnowskiego Mieczysława Krasa i pana dyrektora Muzeum Okręgowego Adama Bartosza pragnę serdecznie podziękować wszystkim celebransom za uroczystą mszę świętą, szczególnie głównemu celebransowi, księdzu dyrektorowi Tadeuszowi Bukowskiemu. Po 3 miesiącach codziennych egzekwii 18 sierpnia 1561 roku składano ciało hetmana do grobu w kościele tarnowskim. Stanisław Orzechowski pisał: Pan Wojnicki, syn hetmana, niósł szczyt świecami oblepiony. Pan wojewoda sandomierski, synowiec, niósł kapalin świecami oblepiony. Pan Jan Rzewuski niósł miecz świecami oblepiony. Pan Jan Sieniawski, wojewoda ruski, herbowy stryjec panów z Tarnowa, niósł i łamał drzewce. Potem Brzostowski, kirśnik, z konia spadł ze srogim i ogromnym trzaskiem. Nie jeden pan ten czas zapłakał, spojrzawszy na oną śmiertelność naszej odmiany. Taka była ostatnia ziemska wędrówka jednego z najgłośniejszych hetmanów Rzeczypospolitej. W swojej przeszłości i przyszłości Kościół Tarnowski był świadkiem wielu tak znacznych wydarzeń, a jeszcze mniej z nich przewyższała tę rangę. Jan Kochanowski z powodu śmierci hetmana Tarnowskiego napisał elegię 14 na zgon Jana Tarnowskiego. Czujnym stróżem był zawsze pospolitej rzeczy, jej pożytek przed swoim miał na dobrej pieczy. Jego dzielność i sława znaczna była w boju, znaczny porządek i rozum w pokoju. Bił Tatary w Podolu i Turki waleczne, w Moskwie znaki zostawił swego męstwa wieczne. Równym pocztem lud wielki Wołoski poraził, nieprzyjacielom serce i na potem skaził. A nie tylko był godzien w tej sławnej koronie, dobrze sobie poczynał i w dalekiej stronie, świadome tego brzegi hiszpańskiego morza, gdzie jasna ciemnej nocy ustępuje zorza. Bractwo rycerskie imienia hetmana Tarnowskiego z drugiego liceum postawi znicze na krypcie. Prezydent miasta Tarnowa w imieniu mieszkańców naszego miasta i władz miasta Tarnowa i zastępca prezydenta pani Krystyna Latała. W imieniu mieszkańców ziemi tarnowskiej, powiatu tarnowskiego i władz powiatu, pan starosta tarnowski Mieczysław Kras. Drugie liceum ogólnokształcące i bractwo imienia hetmana Tarnowskiego, pani dyrektor drugiego liceum Halina Pasternak. I zespół szkół ogólnokształcących imienia Jana Pawła II w Gromniku.
Postać hetmana Jana Tarnowskiego to postać ważna nie tylko dla miasta Tarnowa. To postać ważna dla całej Polski, dla ziemi tarnowskiej, ziemi sandomierskiej. To wreszcie postać, która została niezapomniana poza granicami naszego kraju. Dlatego też wszystkie większe wydarzenia historyczne związane z tą postacią organizujemy wspólnie z prezydentem miasta Tarnowa. Tak jest właśnie i dzisiaj. W 450. rocznicę jego śmierci organizujemy wspólnie uroczystości. Ale idąc dalej śladami hetmana Tarnowskiego, dotarliśmy również na Ukrainę. Tam pod Obertym, gdzie 480 lat temu stoczył jedną z największych bitew. Tam pamięć o hetmanie Tarnowskim jeszcze istnieje. Tam zachował się kurhan, na nim duży metalowy krzyż, a na krzyżu tablica z 1931 roku upamiętniająca 400. rocznicę bitwy pod Obertynem. Wspólnie z prezydentem miasta Tarnowa zdecydowaliśmy, że ufundujemy tablicę na 480. rocznicę tej bitwy. Taka tablica zostanie zamontowana na krzyżu, na kurhanie w Obertynie. Mam też nadzieję, że wspólnie z panem prezydentem będziemy wspierać inicjatywę budowy pomnika wielkiego hetmana w mieście Tarnowie. A teraz zapraszam dzieci z przedszkola numer 31. Zbierz się do dzieci, ty bliska ta miasta, skąd słary, słuchaj się cierpliwie. A ja ci zaśpiewam, gawiedzi bez troska, melodę unoszę leniwie. A ja ci zaśpiewam, gawiedzi bez troska, melodę unoszę leniwie. Żył kiedyś przed laty pan zbytko bogaty, co chępiał na tarczy leniwa. Zbudował to miasto z księżycami gwiazdą, a gwiazda ta była szczęśliwa. Zbudował to miasto z księżycami gwiazdą, a gwiazda ta była szczęśliwa. Przed wiekami dawnymi bór ogromny porastał, stare dęby szumiały, dziki zwierz mieszkał w lasach. Posłuchajcie powieści o pradawnych tych czasach. Ucieszcie się, gawiedzi! Dzisiaj w naszym godzie wielkie wydarzenie. Hetman wielki kony ogłasza, że to Tarnowa przybyć ma życzenie. A teraz nasz hetmana wznieśmy okrzyk gadości. Pokażmy mu tym wszyscy, że chcemy, by u nas gościł. Hurra! Niech żyje hetman Jan Tarnowski! To jest przecież twoje miasto z księżycem i gwiazdą herbie! Hej, koniec balady, gawiedzi ty błocha, gawiedzi wesoła, sparliwa. I wietrzy Tarnowia każdemu kto powie, lecz szczęście przyniesie leniwa. I wietrzy Tarnowia każdemu kto kocha, lecz szczęście przyniesie leniwa. Proszę Państwa, wielkie brawa należą się tym naszym młodym aktorom historycznym. Przed nami Bractwo Tarnowskie Rycerskie w pokazie Gladia Amicji. Thank you.
bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za ten dzisiejszy występ, za przybycie tutaj na Tarnowski Rynek. Sesja naukowa, którą za chwilę rozpoczniemy, nosi tytuł Jan Tarnowski, Hetman Wielki Koronny i Hetmani Rzeczypospolitej. Ten zapis z kości naszych powstanie Mściciel jest pewnego rodzaju wskazówką sugerującą, że w społeczeństwie 2011 roku w ciągu ostatnich kilkunastu lat erę hetmańską odsunięto z punktu widzenia medialnego i wartościowania tegoż w sposób bardzo znaczny wstecz. To, że jest to czas zupełnie zaskakujących przemian politycznych, to, że pojawia się wątek ery generalskiej nad erą hetmańską, daje do myślenia, gdyż przecież największe wiktorie, jak i największe klęski doby okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i przed tą rzecz, to terytoria dziś poza granicami Rzeczpospolitej znajdujące się, a nie otrzymujące takiej oprawy medialnej jak onegdaj Lenino, Monte Cassino, czy też batalie na froncie zachodnim. Drodzy Państwo, nominacja Jana Tarnowskiego zamykała dość długi proces, który ukształtował stały urząd hetmana Wielkiego Koronnego. Kiedy 2 kwietnia 1527 roku hetmaństwo wielkie na Tarnów było posłane, jak obrazowo wyraził się Stanisław Orzechowski, Jan Tarnowski miał się długo królowi od tego wymawiać, pokazując, które rzeczy ma mieć w sobie hetman wielki. To jest oczywiście cytat. Czy tak rzeczywiście było? Czy jakieś negocjacje Tarnowskiego z królem co do zakresu władzy hetmana Wielkiego Koronnego miały wpływ na treść królewskiego dekretu nominacyjnego? Jest to bardzo prawdopodobne. Wynika to poniekąd z treści tego ważnego dokumentu opublikowanego jeszcze w XIX wieku w zbiorze źródeł zwanych Acta Domitiana. Otóż król ze względu na biegłość w sprawach wojskowych, moc ducha i szczególną przezorność wielmożnego Jana Starnowa oraz z powodu jego nadzwyczajnych zasług i dzielności nadaje mu urząd wojewody ruskiego i urząd hetmański, czyli zwierzchnictwo nad wojskiem królestwa. Dalej, i to jest fragment dla nas najważniejszy w tym dokumencie, król daje Tarnowskiemu pełną i wszelką władzę nad wszystkimi i poszczególnymi wojskami królestwa. Moc przeglądania i popisywania na służbę, zarządzania i dowodzenia szlachtą, pieszymi oraz wszelkimi innymi poddanymi króla w tych wojskach zgromadzonymi i służbie wojskowej podlegającymi. Za przewinienia i wykroczenia podług praw, zwyczajów i dyscypliny wojskowej hetman może upominać i karać lub postępować inaczej w poszczególnych wypadkach. Wojsko ma ćwiczyć i władzę nad nim sprawować, która do urzędu hetmana królestwa naszego wedle prawa i zwyczaju należy. W czasach Jana Tarnowskiego urząd hetmański nie jest jeszcze urzędem dożywotnim. Formalnie stał się takim, jak wiadomo, w 1581 za Jana Zamoyskiego. Hetman Wielki Koronny Jan Tarnowski z woli królów posiadał dość dużą władzę w swoim ręku. Nieszczęśliwie wdając się w wielką politykę, wykraczał nawet poza nią. Uważam jednak, że na tym polu posiadał umiejętności mniej niż przeciętne. Wodzem był dobrym,
administratorem wojska znakomitym. Dziękuję Państwu za uwagę.